Na pewno jako cała drużyna czekaliśmy na tą wiadomość z niecierpliwością. Bardzo się cieszymy z wywalczonego awansu. Wreszcie, można powiedzieć wreszcie, bo rok temu się nie udało. Zamykamy za sobą rozdział tej trzeciej ligi i no, patrzymy już tylko wyżej. Uważam, że cała po prostu ciężka praca całego zespołu, sztabu no, dała efekt. Doskonale wiemy, że no, ile pracy nas to kosztowało, ile wysiłku włożyliśmy. Uważam, że po prostu ten awans nam się należał, bo mimo, że uzyskaliśmy go właśnie w takich niecodziennych okolicznościach, no to my jesteśmy cały czas gotowi, cała drużyna jest w systematycznym treningu. Byliśmy gotowi tak naprawdę na każdą ewentualność. Gdyby zapadła decyzja, że trzeba wrócić, dograć sezon, to jestem pewien, że i tak, że wtedy na koniec ligi cieszylibyśmy się z awansu. Jakbyś mógł powiedzieć, jak właśnie teraz wygląda to przygotowanie? Czy to jest tak, że ten trening indywidualny w domu, on jednak daje wam taką możliwość powrotu na boisko w pełni formy? Czy jednak ten trening grupowy na murawie jest czymś, na co czekacie? Treningi są organizowane bardzo profesjonalnie. Wszystko mamy monitorowane na zegarkach. Jest czas poświęcony na trening siłowy, na trening biegowy. Także tu wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Ale no wiadomo, ja już nie mogę się doczekać, aż wrócimy na boisko. Wiadomo też, że żaden trening taki domowy nie odzwierciedli treningu na boisku z drużyną. Czekam z niecierpliwością, aż wrócimy na boisko i znowu poczujemy tą rywalizację. Tak, byś mógł jeszcze tylko na koniec powiedzieć, jeżeli już wybiegamy w przyszłość i mówimy o spotkaniu drugiej ligi, no to czy masz taką drużynę, z którą chciałbyś wyjść na murawę i powalczyć o zwycięstwo? Myślę, że fajny by był mecz na początek z Elaną Toruń. Tu zaprzyjaźniony klub, kibice na pewno by sprawili fajną atmosferę na trybunach. Myślę, że ciekawe widowisko. Graliśmy także sparing z Elaną. Wiadomo, jest to drużyna w naszym zasięgu, tak jak każda w tej lidze. No mam nadzieję, że drugą ligę przejdziemy równie dobrze, jak i trzecią. Jestem bardzo optymistycznie nastawiony.